Dzień dobry, a raczej Dzień powinnam dobry. powiedzieć dobry wieczór, chociaż dzień jeszcze długi. Witam Was bardzo serdecznie na ostatnim niestety już webinarze z cyklu Co chcecie wiedzieć o Warszawskiej Szkole Filmowej. Nazywam się Patrycja Paczyńska-Siska i jestem specjalistą w dziale kreacji właśnie Warszawskiej Szkoły Filmowej, a dzisiaj ze mną dla mnie wyjątkowy gość, uznany reżyser, dokumentalista, scenarzysta i co najważniejsze, i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, wykładowca WSF, pan Marek Brocki. Witam cię, Marku. Witam serdecznie. A z nami, słuchajcie, jest jeszcze trzecia osoba, czyli Michał, który już widzę, pisze do Was na czacie, zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane z dzisiejszym naszym spotkaniem, ale również całą rekrutacją do Warszawskiej Szkoły Filmowej, to proszę zadawajcie pytania, postaramy się na dzisiaj na większość odpowiedzieć, a jak się nie uda, to zostawimy na pewno informacje na tym kanale. No właśnie, dzisiaj będziemy, moi drodzy, rozmawiać o reżyserii podyplomowej, bo tak, oprócz studiów trzeciego stopnia, również studium wokalno-aktorskiego, mamy studia podyplomowe. I dzisiaj, Marku, właśnie chcemy o tym porozmawiać, w cudzysłowie, z czym to się je. Ty jak najlepiej chyba możesz nam o tym opowiedzieć, bo jesteś wykładowcą na tych studiach. To zacznijmy tak przewrotnie od tego, do kogo adresowana jest reżyseria podyplomowa. Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, ponieważ to są takie studia, które są dla wszystkich tych, którzy z rozmaitych powodów nie zajmowali się uczeniem, studiowaniem niczego z filmem związanego, tak? Ale, bo nie wiem, studiowali ekonomię albo bardzo zawsze chcieli robić filmy, mają swoje scenariusze, albo coś sami nakręcili, ale zostali prawnikami, albo są fachowcami w rozmaitych branżach, skończyli zupełnie inne studia, ale czują, że to jest gdzieś tam ich przeznaczenie, albo chcieliby sprawdzić, jak to jest z tymi marzeniami młodości, albo są to też tacy ludzie, którzy pracują już w branży filmowej, mają swoje firmy, są producentami filmowymi, i chcieliby dotknąć tej kreacji, tego co tak naprawdę jest właściwe dla reżyserii. Dla wszystkich tych ludzi, którzy już coś skończyli, mają już jakieś dyplomy, to jest właśnie ta możliwość, żeby można się było zmierzyć właśnie z tym pięknym, wymagającym, fantastycznym zawodem, jakim jest reżyseria filmowa. Ale to ja mówię o zawodzie. Tak naprawdę tu chodzi o kreację, tu chodzi o to, że ma się wówczas szansę, żeby pogłębić swoją wiedzę, żeby się też zweryfikować, no bo ludzie bardzo często piszą scenariusze, nie są pewni, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Oczywiście, że są książki na temat scenariopisarstwa, można się bardzo wiele nauczyć, ale nasza szkoła jest inna, to jest taka szkoła, gdzie wszyscy, zarówno ci studenci dzienni, czy zaoczni, niestacjonarni, albo właśnie studenci studiów podyplomowych, mogą się tutaj spotkać z ludźmi, którzy robią filmy od lat. Są to i operatorzy, są to reżyserzy, praktycy, tak? I my tu jesteśmy właśnie po to, żeby dzielić się ze studentami naszymi doświadczeniami i żeby można było wreszcie zweryfikować to, co się wie o tym filmie i spróbować samemu coś zrobić. Chociaż też trzeba sobie powiedzieć, że są tutaj ludzie. Może się trochę za bardzo rozgaduję, Patrycjo. Nie. Proszę, mów, ja najwyżej będę ucinać. Mówię zbyt wiele, ale są też, przychodzą do nas na studia podyplomowe tacy ludzie, którzy nic z filmem wspólnego nie mają, ale mają w sobie takie marzenie, że chcieliby filmy robić. I teraz oczywiście pewnie będzie pytanie o rekrutację, jak dochodzi do takiej weryfikacji, kto się tutaj do tej szkoły nadaje, co trzeba umieć, co trzeba ze sobą tak, przynieść. Tak, to za chwilkę zapytam. Opowiem, to będzie za chwilkę. W każdym razie to są studia dla wszystkich tych, którzy już skończyli jakieś studia, już mają jakieś dyplomy, ale chcieliby jeszcze dotknąć właśnie tej wielkiej sztuki, jaką jest reżyseria filmowa, z rozmaitych dla nich gdzieś tam ważnych przyczyn. To ja zapytam przewrotnie. To w takim razie, jeżeli, przypuśćmy, ktoś kończy filozofię, albo fizykę jądrową i zawsze chciał spróbować swoich sił, a nigdy w życiu nie pracował z filmem, tak? Nie pracował z kreacją. I spotyka na roku osobę, która jest na przykład po filmoznawstwie,
która już coś wie, tak? Zna na przykład historię filmu polskiego albo amerykańskiego. Czy te dwie osoby mają szansę tyle samo się nauczyć, czy jednak osoby, które już, tak jak mówisz, dotykały filmu, chcą jeszcze bardziej wyspecjalizować się, będą o krok dalej? Nie, nie, nie. Program jest tak wymyślony, przede wszystkim są programy autorskie. I czy ktoś jest, tak a propos, mówisz o tu fizyce jądrowej. Pan Krzysztof Zanussi, nasz wielki polski reżyser, przecież skończył właśnie fizykę. Jest. No tak, dlatego właśnie o to pytam. Tak, a potem wziął się za robienie filmów i jest jednym z ważniejszych w ogóle reżyserów w historii kina. Mhm. W ogóle nie tylko polskiego. Jest jakby człowiekiem, który wywarł wpływ na historię kinematografii. Fizyk, tak? Natomiast czy ktoś będzie filmoznawcą, czy ktoś będzie fizykiem jądrowym, czy kimś innym, nie ma to żadnego znaczenia, dlatego że wszyscy w pewnym sensie na pierwszym roku zaczynają, można powiedzieć, od zera, tak? Nas interesują ludzie, którzy do nas przychodzą na egzaminie, ale później wszyscy zaczynają z tego samego poziomu. Ja wręcz mówię czasami do moich studentów, że niektórzy z Państwa zapewne już wiedzą niektóre z tych rzeczy, o których będziemy tu opowiadać. Ale to nic na tym nie stracą, bo sobie najwyżej powtórzą, że znają takie czy inne fakty z historii, czy wiedzą coś o ruchach kamer, czy o kadrowaniu, czy wreszcie o różnicach planu. Nic im to nie zawadzi, jeśli jeszcze raz sobie o tym pogadamy, bo na pewno to będzie coś innego niż to, co oni wiedzą. I teraz ktoś by zapytał, a skąd pan jest taki tutaj przemądrzały i mądry, że pan wie, że akurat pan powie tym studentom coś zupełnie innego, tak, niż oni to, co oni wiedzą. A no stąd jestem taki przemądrzały, moi drodzy słuchacze, że każdy z nas jest inny. I samo reżyserowanie, drodzy moi, o czym tutaj, jak przyjdziecie na studia, to się przekonacie, to jest taka dziwna sztuka, która właściwie, czy zawód, który jest, może to brzmi, zabrzmi dziwnie, ale powiem, że tak naprawdę nie można nauczyć reżyserii. Reżyseria to jest coś niezwykle osobistego, które charakterystycznego dla każdego z was, dla każdego z tych, którzy tu przychodzi. Są pewne pryncypia, o których my mówimy, którymi się dzielimy, czy których uczymy, tak? Pewne zasady, co to znaczy opowiadanie historii i jak powinien być skonstruowany scenariusz i jakimi zasadami rządzi określanie no, tego produktu, tej całej opowieści, bo jednak kino to jest jakiś tam produkt. Ale jak to się będzie robić, jak to do tego podejdzie, to jest jego indywidualna sprawa. Właściwie to my mamy radość z tego, że rozwijamy te umiejętności, czy gdzieś tak wypielęgnowujemy to z tych ludzi, co do nas przychodzą. I to wtedy nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś do tej pory zajmował się organizacją pracy poczt, czy innych środków, czy nie wiem, handlował czymś tam, aż to nagle przychodzi do nas, bo zawsze chciał robić filmy, coś pokazuje, czy ktoś, kto ma duże studio produkujące filmy reklamowe, nie, dla jakichś przedsiębiorstw, bo mówię o konkretnych przypadkach, mamy i takich ludzi, i takich. I ludzi, którzy kończyli Akademię Sztuk Pięknych, i takich, którzy są ekonomistami. I to w niczym nie przeszkadza. Wszyscy oni w którymś momencie zaczynają też porozumiewać się tym samym językiem między sobą. Czyli nie powiem językiem filmu, którym się głównie zajmuję, ale takim językiem, który jest właściwy dla filmowych twórców, dla opowiadaczy historii. Czyli rozumiem, że wy uczycie, my uczymy, na przykład czym jest punkt zwrotny, tak, w danym filmie, jak go stworzyć, jak ustawić kamerę, jaki plan amerykański, zbliżenie, detal, a to jak student wykorzysta swoją wiedzę i jak ją przełoży w praktyce, to już jest zupełnie coś innego. On sam kreuje obraz. Tak, wiesz, to są wszystko pewne narzędzia, o których sobie mówimy, bo w większości jest tak, że ludzie, no przecież nie jest tak, że ktoś przychodzi z głębi lasu nagle i wow, jestem wrażliwym reżyserem. Jednak rzeczywistość, która nas otacza, smartfony, już nie powiem telewizor, kino, no ludzie, którzy chcą robić filmy, powinni chodzić do kina, no to widzą, co się tam wyrabia na tym ekranie.
Więc to nie są jacyś kompletnie zieloni ludzie. I w związku z tym to, co mówimy, czy różnice planów, czy ruchy kamery, oni to wiedzą i to czują intuicyjnie, że to trzeba tak opowiadać albo nie inaczej. Tylko my to w pewnym sensie trochę porządkujemy, mówimy, po co to jest, tak? Dlaczego się tego używa, czemu to służy, po to, żeby ich utwierdzić, że kroczą dobrą drogą i żeby to rozwijali. Bo tak naprawdę przychodzi taki moment, że ta techniczna strona przestaje mieć znaczenie, zaczyna mieć znaczenie, czy człowiek, który chce być reżyserem, czy ma tak naprawdę coś do powiedzenia temu światu, tak? On jako artysta. Bo jeżeli chce być reżyserem, który jest znakomitym rzemieślnikiem, też nie ma w tym nic złego. To niech będzie. Ale gdzieś tam jest taka delikatna granica, tak? Jeśli chodzi o te kreacje, bo można wziąć scenariusz i powierzony scenariusz, zrobić go dokładnie tak, jak jest po słupkach. Czasami tego żądają producenci. Proszę pana, co pan mi tu będzie proponował, jakieś rozwiązanie artystyczne, jak ja zapłaciłem za scenariusz w takim kształcie i chcę mieć taki film. Można powiedzieć, dobra, to ja tego nie robię, bo się nie rozwijam przy tym, ale powiedzieć, dobra, to ja to tak wykonam. Więc to wszystko jest kwestia pewnej umowy. Niemniej jednak, w którymś momencie to, o czym mówisz, Patrycjo, czyli te różnice planów, punkt zwrotny i tak dalej, to już jest normalny język stosowany, to już są normalne narzędzia. Ale jak już się tym umiemy ładnie posługiwać, to tu się zaczyna właśnie ta kreacja, to coś, co nas najbardziej interesuje, kto jest jaki, co mu tam gdzieś głęboko w duszy drzemie i czym chciałby zaskoczyć świat jako właśnie reżyser, czyli opowiadacz historii na jego własny sposób. Okej. Powiedziałeś bardzo ważne dla mnie zdanie, które jest taką jakby klamrą do mojego kolejnego pytania, zanim przejdziemy do tych kwestii technicznych. A mianowicie od paru lat prowadzisz rekrutację, czy powiem egzaminy, tak, wstępne na ten kierunek i na inne nasze kierunki na warszawskiej szkole filmowej. Powiedz mi, jacy ludzie przychodzą na egzaminy i z jakich, można powiedzieć, cech osobowościowych wybieracie osoby? Jakie predyspozycje powinna mieć taka osoba? Bo zapewne takie pytanie może dzisiaj paść. Patrycja, odpowiedź jest w twoim pytaniu. Szukamy cech osobowościowych. Szukamy jakby takich cech, które w jakiś sposób charakteryzują człowieka, który do nas przychodzi, żeby on był ciekawy. Jeżeli na przykład słuchają nas, nie wiem, czy ktoś nas już słucha. Bardzo dużo osób i zaraz im podziękuję, że jesteście, ale no ja też bardzo dziękuję, cieszę się, że jak wiem, że nas ludziska słuchacie, to posłuchajcie. Jak ktoś chce przyjść na egzamin do Warszawskiej Szkoły Filmowej na tę reżyserię podyplomową, to niech nie myśli, że tu trzeba przynieść tonę jakichś fotografii albo jakichś nie wiadomo co. Nie, interesujecie nas wy jako ludzie. Mnie wystarczy 7 zdjęć wybranych bardzo precyzyjnie, na które spojrzymy, powiem sobie, aha, to tak, tak, czyli to jest taki człowiek, tak? Nie ma nic gorszego, jak ktoś przynosi 20 zdjęć, z których 4 są super, a reszta to są jakieś przypadkowe zdjęcia, bo one tylko robią krzywdę temu, kto tu przychodzi, bo to znaczy, że nie ma świadomości tego, co pokazuje, albo jeszcze bardziej nie ma świadomości tego, co pokazuje, w związku z tym daje rzeczy, które są szkodzące, które gdzieś tam są takimi zdjęciami, no nic nam nie mówiącymi. Trzeba się bardzo zastanowić. Lepiej jest pokazać mniej, ale podjąć świadomą decyzję, z czym się przychodzi. Oczywiście najfajniej jest, jak ktoś ma film, który gdzieś tam sobie nakręcił, nawet za pomocą niezbyt profesjonalnych sprzętów, nie ma żadnego znaczenia. Albo scenariusz, tak? Czytamy scenariusz i zaraz widzimy, co to jest za film, co to jest za propozycja. Ja najbardziej bym tylko przestrzegał, żeby nie powielać tego, co nas otacza, żeby nie korzystać z wzorców, nazwijmy to, jak to powiedzieć. Powiem wprost, jak ktoś przychodzi i przynosi mi kolejny film gangsterski, że gangsterzy strzelają gdzieś z bokiem, bronią, albo jakieś narkotyki, albo coś, myślę, Chryste, dlaczego, pytam się wtedy takiego kandydata, czy pan handluje narkotykami? No nie. No to dlaczego pan robi o tym film? Zna się pan na tym, czy skąd ta wiedza, tak? Albo czy pana pozwoluje na broń? No nie, bo wie pan, bo to jest, no to skąd te tu strzelaniny i to wszystko? Otóż to są kalki często bardzo złych wzorców. To nie jest tak, że ktoś się naogląda Quentina Tarantino, Wściekłych Psów i paru innych i naprawdę czy tam genialnych filmów gangsterskich, którymi
my oglądamy to, tak? I Martin Scorsese czy inni. I potem robi kopię, czy usiłuje coś takiego naśladować. Ja nie mówię, że tego nie należy robić, ale najpierw byśmy chcieli się przekonać, kim jesteś, człowieku, który do nas przychodzisz. Dziewczyno i chłopaku. Kobieto i mężczyzny. No więc nam pokaż, że na przykład robisz film o tym, co cię boli, co cię to otacza. Niech on będzie nieudany, niech on będzie, kurde, surowy. Nie szkodzi, ale niech będzie w tym jakaś prawda. Niech będzie coś, co coś mi powie ciekawego właśnie o tobie, kandydacie. I tyle. W związku z tym tego nie musi być nie wiadomo jak wiele. Może być tak, że ktoś przynosi rysunki. I te rysunki opowiadają jakąś historię, tak? Już coś się zaczyna dziać. Albo przynosi jakieś inne formy, czy graficzne, czy takie, czy śmakie, czy no, cokolwiek. To może być fotoboard zrobiony, albo storyboard narysowany. Dla zainteresowanych polecam sprawdzić, co to znaczy fotoboard albo storyboard. Jak sprawdzić, to będziecie wiedzieć. I wtedy my patrzymy, aha, to jest ktoś interesujący. No i oczywiście rozmowa, tak? Rozmawiamy sobie. Ktoś przynosi te prace, oglądamy, to już jest jakby pierwsza część, a potem rozmawiamy o wszystkim. Nie myślcie sobie Państwo, że będziemy sprawdzać, w którym roku była pierwsza projekcja braci Lumière i przy jakim, że tam bulwarze kapucynów, bo to są rzeczy, które nie są specjalnie w tym momencie istotne. Ale istotne jest to, co to tak naprawdę jest ten film, tak? Że o co tu chodzi z tym wszystkim? Dlaczego ktoś chce robić filmy i jeśli ma coś światu do powiedzenia, to dlaczego i co to tak naprawdę jest? I też nie do końca wierzymy, jak ktoś przychodzi i mówi, no dobrze, ale ja, to jaki jest pański przekaz? No, żeby na świecie był pokój. Okej, ale w jaki sposób pan chciałby ten pokój w tym filmie, no tę ideę w jaki sposób tutaj przewalczyć, żeby coś się z tego... I powiem wam, ale to tylko tak trochę wygląda, że ja się śmieję z kogoś takiego, kto powie, że pokój. Bo raz tak było i dziewczyna przychodzi i mówi tak, bo ja bym chciała, żeby na świecie był pokój. No i my tak spojrzeli po sobie, mówię, no dobrze, no ale co z tym pokojem, że to tak. Aż tu nagle, jak zaczęła nam mówić, jaka jest jej koncepcja, jak ona to wszystko postrzega, jak to widzi, jakich środków by chciała użyć, wow, no tak, to się też da, to też ma głęboki sens. Ale to było oryginalne, jej bardzo ciekawe spojrzenie. Nawet jeśli później w trakcie studiów to się trochę zmieniło, nie szkodzi. Jeśli ktoś by chciał zapytać, to jakich wy ludzi przyjmujecie? A my powiemy, jakichś, żebyście byli jacyś. Żeby coś tam w was było takiego oryginalnego, co może zapowiadać osobowość kogoś ciekawego, kto będzie mógł się w naszej szkole rozwijać. Bo my jesteśmy szczęśliwi, jeżeli możemy się spotkać z młodymi ludźmi, młodymi. Ktoś powie, no jak to młodymi, przecież to jest reżyseria podyplomowa. Nie, tak, słuchajcie, ja już spójrzcie na mnie. Mam już trochę lat, ale jestem dalej młody i wszystkie najlepsze moje filmy są ciągle przede mną. O tym mówię. No i super. Dobrze. Tu się na chwilkę zatrzymamy. Tak jak mówiłam, Marku, mamy sporo osób nas ogląda. Widzę, że Michał tutaj odpisuje, za co bardzo dziękuję, Michał. Jeżeli macie jakiekolwiek jeszcze pytania, to proszę zamieszczajcie, bo to jest dla was czas. Na pewno macie pytanie, wątpliwości. Zaraz przeczytam pierwsze z nich. Ale zanim to nastąpi, tylko wam przypomnę, że do 31 sierpnia możecie aplikować do nas na reżyserię podyplomową, a we wrześniu będą egzaminy. Tak. Jeszcze nie mam ustalonej daty, wszystkie informacje są na naszej stronie z kierunkiem. Za chwilę Michał wrzuci na pewno link oraz poproszę Michale wrzuć też link do webinaru rekrutacyjnego. Jak po prostu przejść każdy etap tego procesu przez wygranie dokumentów i zdjęcia. No dobrze, Marku, tutaj padło takie fajne pytanie od Ewy. Może to też będzie kolejny jakby etap naszej rozmowy, bo Ewa pyta, czy reżyseria jest trudniejsza od aktorstwa? Obydwa te zawody są mega trudne, tylko i obydwa są bardzo niewdzięczne, a jednocześnie wspaniałe i fascynujące. Ja mogę powiedzieć tylko, też chciałbym, żeby to było, żebyście mnie, moi drodzy słuchacze, jakby dobrze zrozumieli. Bo czasami mam też kontakt z młodzieżą, w liceum naszym filmowym mamy też tutaj takie liceum, szczególnie jak są w pierwszej klasie, no i tam dziewczynki bardzo często chcą być aktorkami,
A potem pod koniec tego pierwszego semestru zmienia im się i chcą być już reżyserkami, tak? Bo aktorstwo jest niezwykle trudnym, ciężkim, wymagającym zawodem, gdzie trzeba ogromnie dużo samozaparcia i też nie jest tak łatwo zostać gwiazdą. Czasami się komuś wydaje, że będę aktorką i tam czerwone dywany i tak dalej. I daj Boże, no ale to się rzadko zdarza. I to wymaga ogromnej, zupełnie niesamowitej pracy i przede wszystkim takiego długiej drogi, a potem ciężkiej charówy na tych planach zdjęciowych. Reżyseria jest nieco inna. Znaczy ja wolę być reżyserem, chociaż bardzo często też grywam w filmach u moich przyjaciół, czy gdzieś tam, nie wiem dlaczego mnie obsadzają. Ale bywa, że i gram. Jestem wtedy skichany na maksa, słuchajcie. Jak staję po drugiej stronie kamery, przypominam sobie wszystko to, czego wymagam od moich aktorów. Chociaż wiem, o co chodzi, tak? Szukam tam czegoś, ale to jest niezwykle trudne. Więc dla mnie osobiście reżyserowanie pod tym względem gdzieś tam jest łatwiejsze, ale to się tylko tak wydaje, bo trzeba się nastawić na to, że reżyser tak naprawdę odpowiada za wszystko. Ja myślę, że jeżeli odniesiemy sukces, to wszyscy mówią, sukces tam. Sukces ma wielu ojców, a porażka jest zawsze sierotą. Jak się film nie uda i będzie kicha, to tylko reżyser to bierze na klatę. Nikt nie będzie się zastanawiał, czy się nie udało, bo to, bo śmo, czy tamto. Zawsze reżyser trzeba mieć po prostu skórę jak hipopotam albo inny nosorożec, być nastawionym na to, że się będzie wyłącznie krytykowanym. Bo rzadko kiedy się okazuje, że nie wiem, krytycy czy jakieś nagrody się dostaje. Generalnie, a jeszcze dzisiaj w czasach, kiedy hejt jest czymś zupełnie naturalnym, to nawet dla zasady ktoś będzie chciał temu reżyserowi czy w ogóle przywalić. No a z aktorami jest podobnie, ale tutaj ta odpowiedzialność za całą ekipę, za film, za połączenie tego wszystkiego w jakąś całość jest rzeczywiście ogromna, ale na przykład ja prywatnie wolę to niż grać. Czyli oprócz tych wszystkich plusów, o których powiedziałaś, kreacja, kreatywność, no to musisz mieć jeszcze twardą skórę, jeżeli chcesz próbować reżyserii. No dobrze, to teraz słuchaj, przejdźmy może do takiej logistycznej kwestii reżyserii podyplomowej. Ile to jest semestrów? Są cztery semestry, z tym, że ten ostatni semestr to już jest semestr przeznaczony na pracę dyplomową. No właśnie tu pyta Michał, ja dopytam, jak wygląda trzeci semestr, czy są w nim jeszcze zajęcia, czy tylko film dyplomowy? Czy jest semestr, zaraz. A Michał tutaj pyta, czy jest też szansa na dotację z PiS-u na film dyplomowy? Tak, to za chwilkę może. Tak, to może za chwilkę. Jak wygląda trzeci semestr, czy jeszcze zajęcia, czy tylko robi się film dyplomowy? Nie, głównie robi się film dyplomowy, ale zajęcia są, tylko że to są zajęcia, które polegają na tym, że na przykład tak jak w przypadku zajęć, które ja prowadzę, bo ja zajmuję się filmami dyplomowymi, tak? I współpracuję razem z Radosławem Piwowarskim, znanym polskim reżyserem, który u nas jest wykładowcą. I razem z Radkiem Piwowarskim dzielimy się, to znaczy studenci się dzielą i połowa studentów idzie pod opiekę do Radka, a połowa idzie do mnie. I od tego momentu my się opiekujemy tymi filmami, które są filmami dyplomowymi, czyli od fazy scenariusza, gdzie doradzamy, rozmawiamy, dyskutujemy, przez, jeżeli ktoś kręci film, to w okresie zdjęciowym też służymy radą i pomocą, chociaż sami na plan nie chadzamy, no bo to jednak student sobie robi ten film. A jeżeli ktoś decyduje się, bo są też takie możliwości, że można się czasami bronić za pomocą takiego zwanego pakietu produkcyjnego, tak? Jeżeli ktoś ma bardzo zaawansowany film i chciałby go zrobić kiedyś dziś, to przygotowuje coś w rodzaju takiego pakietu produkcyjnego i to jest właśnie forma dyplomu. Ale ten pakiet musi być tak zrobiony, żeby każdy, na przykład planując zrobić taki film, żeby mógł z tym później pójść do każdego studia filmowego czy producenta, położyć to na biurku i ktoś na to spojrzy, wow, to jest świetnie przygotowane, to co robimy, film, dajemy pieniądze. Tak więc jakby ku temu zmierzamy. Natomiast lepiej jest zawsze jednak zrobić film i bronić się filmem,
bo raz, że można wtedy wykorzystać nas, pracujemy wspólnie nad tym, pomagamy, a później, kiedy powstaje film, to szkoła z radością takie filmy promuje. My tu mamy niezwykle silną właśnie w dziale kreatywnym jednostkę, która się zajmuje promowaniem tych filmów, wysyłaniem ich na festiwale. Ja na przykład, tak jak teraz pamiętam, to filmy moich dwóch studentek, Agaty Koryckiej, film Nad Wisłą i film, który się nazywa, Jezu, ma teraz czarną dziurę, zaraz sobie przypomnę, i drugi, Rudy, Kariny Węgiełek, to są filmy, które koszą festiwale, słuchajcie. To są właśnie filmy dziewczyn z reżyserii podyplomowej, zrobione jako ich dyplomy i ich życie festiwalowe jest niebywałe. A przecież nie ma nic lepszego niż reżyser, który skończył szkołę, kończy tę szkołę i ma za sobą bagaż nagród i sukcesów festiwalowych swoim filmem. Jego kariera zupełnie inaczej się wtedy zaczyna i ci ludzie już zostają wtedy. O, właśnie tutaj Patrycja napisała, że został nagrodzony w dwóch międzynarodowych festiwalach filmowych. Tak, w szwedzkim. International Film. No, wszystko tu jest to. Podczas włoskiego. Oczywiście mogę od razu odpowiedzieć o tej dotacji. Tak, szkoła to dotacje. Szkoła jest powiązana z PiS-em, tak? I to zawsze jest tak, że te filmy są wspierane. Ale szkoła nigdy, to nie jest tak, że szkoła wykłada całą kasę na film, ale szkoła pomaga, zarówno czasami finansowo, jakby dokłada się, ale u nas w szkole jest znakomita baza sprzętowa. Są kamery, również te najnowocześniejsze, jest sprzęt. No jest tutaj wszystko, co jest potrzebne do robienia. Pracować. Brać i robić, no. Dokładnie. Słuchajcie, moi drodzy, jeżeli będziecie potrzebować wykaz przedmiotów, które znajdują się na tych trzech semestrach, oczywiście piszcie do nas na adres dziekanatu. Michał, za chwilę również poproszę cię, żebyś podał adres, gdzie macie właśnie pytania związane z rekrutacją. Ja tylko tutaj powiem o niektórych. Macie na przykład wprowadzenie do reżyserii filmowej, podstawy dramaturgii, scenopisarstwa, przepraszam, język filmu, praca reżysera z aktorem, ja. Ćwiczenia, o właśnie, to może zaraz mi tutaj troszeczkę odpowiesz, i nawet rola muzyki w filmie, czy analizy montażowe. No właśnie, Marku, jak wyglądają te zajęcia, bo z tego, co opowiadasz i czym my się chwalimy jako Warszawska Szkoła Filmowa, no to jest praktyka, praktyka, praktyka. Jest oczywiście teoria, ale jest więcej praktyki. Coś bliżej na ten temat? Bo to, wiesz co, Patrycja, ja coś powiem. Z praktyką to jest tak, z historią to jest tak, że zawsze można coś gdzieś wyczytać. Są książki i tak dalej, ale nic nie zastąpi kontaktu z wykładowcami, którzy sami robią filmy. To najlepiej weryfikuje to, co się wie. Można zadać pytanie, można coś zrobić i od razu się dowiedzieć. Tak jak są zajęcia na przykład z kamerą, tak? Kamera jest na wózku czy na kranie i od razu się robi, ćwiczy się, tak? Tutaj w szkole są ćwiczenia z konkretnym sprzętem. Można się ogromnie dużo nauczyć. Oczywiście ci, którzy się chcą nauczyć. Tylko że też wiecie, to jest coś takiego, że tutaj jak ktoś nie chodzi na zajęcie i się nie garnie, no to się go skreśla z listy studentów. Ktoś powie, jak to, przecież ja płacę. No ale nas nie interesuje płatnik, który przychodzi i sobie tutaj jest wolnym słuchaczem, tylko nam zależy na tym, żeby studenci współpracowali z sobą, robili filmy, żeby coś powstawało ciekawego i tego no trochę jednak wymagamy, nawet nie trochę, tylko wymagamy tego. No chcemy my, nauczyciele, jak już coś robimy razem, no to niech tego będzie jakiś efekt, tak? To jest taka szkoła. Też czasami się tutaj mówi nasz kanclerz warszawskiej szkoły filmowej, Maciej Ślesicki, powtarza, że to jest właściwie jedyna szkoła, gdzie się płaci za krytykę taką, że nie za głaskanie po główce, tylko no, uczymy się na błędach. No, ale przygotowujemy już konkretnie do zawodu. Do konkretnego zawodu. Do krytyki, przyjmowania krytyki. To nie jest szkółka, kurde, tylko prawdziwa szkoła, poważna uczelnia, gdzie my jesteśmy zorientowani na to, żeby od pewnego momentu już w ogóle traktujemy naszych studentów trochę też jak młodszych kolegów, reżyserów, którzy już będą robić filmy, tak? A nie jakieś dzieci. Krótko mówiąc, zależy nam na tym, żeby tutaj stąd wychodzili ukształtowani prawie że, albo stojący na progu swojej artystycznej wielkiej kariery artyści, reżyserzy, twórcy, filmowcy. Czasami też świetni rzemieślnicy, w czym, jak już powiedziałem, nie ma tutaj żadnej ujmy ani żadnego błędu. Każdy wybiera własną drogę, ale my staramy się w tym tutaj pomóc. Tak to wygląda. I te przedmioty są rozmaite. Ja akurat mam język filmu i podstawy reżyserii.
bo od reżyserii są tutaj jeszcze inni wykładowcy, ale opowiadam bardzo wiele o tym, co to jest tak naprawdę ten język filmu. Teraz wam nie będę mówił, no bo przyjdziecie na zajęcia, to się dowiecie. Ale też właśnie zajmujemy się no, najrozmaitszymi takimi rzeczami. Daję jak najwięcej narzędzi, które mają posłużyć temu, żeby każdy umiejętnie używając tych narzędzi naprawdę zrobił fajny film. Oczywiście podstawą jest jak zwykle scenariusz, tak? Tu są też zajęcia scenariuszowe, no bo trzeba się nauczyć najpierw pisać. Alfred Hitchcock powiedział, że najważniejszy w filmie jest scenariusz, potem scenariusz, no a na końcu scenariusz. No, i to też nie zapominajmy o tym. A czy wy współpracujecie z absolwentami reżyserii podyplomowej? Zapraszacie ich do swoich projektów, jak już zobaczycie, że się sprawdzili, mają właśnie takie kreatywne podejście niż sztampowe myślenie? Patrycja, powiem ci, kiedyś chciałem poprosić, żeby ktoś z kolegów po reżyserii został moim asystentem w jakimś filmie. Okazało się, że już mają tyle roboty i robią tyle swoich filmów albo gdzieś tam, że już nie ma w ogóle szansy. No. Ale tak, oczywiście, że tak, tak. Tylko, że no, kto przychodzi na reżyserię podyplomową? Ludzie, którzy już nie są jakby dziećmi, to nie jest młodzież zaraz po liceum, tak? Bo przecież na studia stacjonarne, normalne się zdarzają takie osoby. To już są ludzie, którzy są nieco dojrzalsi, są zdeterminowani, wiedzą czego chcą. I oni jak tylko tę wiedzę gdzieś tutaj przyswoją, czy się czegoś dowiedzą ciekawego, natychmiast to stosują, zaczynają robić filmy, już są potem zajęci. To jest fajne, no. Ja myślę, że też jeszcze jest jeden ważny czynnik. Oni zazwyczaj łączą też pracę z nauką i tak. Sami sobie też finansują te studia i wiedzą, za co płacą i oni są tacy, że tak powiem, przygotowani do tego. Tak, no bo dlatego, że to są chyba co dwutygodniowe w takich rytmach zjazdy bardzo intensywne. Tak, od piątku do niedziela. Już jest tak dociśnięte i no, tak jest program dla nich wymyślony. Ale to wszystko wydaje mi się, jak do tej pory całkiem nieźle działa. No tak jak mówię, no, wystarczy popatrzeć na sukcesy festiwalowe naszych studentów właśnie z reżyserii podyplomowej, bo o tym mówimy. Już nie mówię o studentach dziennych, tak. Wszystkie te informacje macie oczywiście na naszej stronie w zakładce aktualności. Zawsze z chęcią dzielimy się sukcesami naszych studentów, absolwentów, więc zapraszamy, zobaczcie jak to wygląda. Marku, bo jeszcze jest taki przedmiot, pamiętam na reżyserii podyplomowej, podstawy produkcji filmowej. Czyli rozumiem, że oprócz tych wszystkich czynników, wszystkich tych narzędzi, których powinien się nauczyć reżyser, rozumiem, że też jest to, o czym Michał pyta, czyli jak zdobyć fundusze na filmy, tak? Bo mogę mieć super pomysł, a wiadomo, jak jest teraz ciężko zdobyć dotacje, zdobyć pieniądze. Dużo młodych reżyserów tak prowadzi na przykład różnego rodzaju akcje internetowe, tak? Gdzie zbierają pieniądze na swój projekt. Rozumiem, że tego też uczycie. Tak, ja akurat takiego przedmiotu nie uczę, no bo ja się zajmuję głównie jakby reżyserią i wizualizacją, ale to co mówisz jest szalenie istotne, dlatego że świadomość w jaki sposób można pozyskać forsę na własny film jest szalenie ważna, dlatego że są oczywiście instytucje, które gdzieś tam wspierają takie projekty, ale wiesz co Patrycja, musimy sobie uzmysłowić jedną rzecz, drodzy Państwo. Jest tak, że jeżeli macie naprawdę dobry pomysł na film, dobry scenariusz, to nie jest wielkie halo, żeby znaleźć kasę na film. Dlatego, że studia filmowe, nie wiem, producenckie, których jest mnóstwo, można zobaczyć w internecie, oni tylko czekają na takie filmy. Są telewizje i wszystkie telewizje, i te komercyjne, i te niekomercyjne, czy wreszcie platformy streamingowe, tak? Oni wszyscy czekają na dobre pomysły. Wystarczy mieć zarąbisty pomysł, wybrać się tam, gdzie się odbywają tak zwane pitchingi, czyli się ten sprzedaje, czy na przykład spotkać się, u nas jest, nasza szkoła organizuje coś takiego, co ma już długą tradycję, to jest święto scenariusza, tak zwana script fiesta. I tutaj można, i przychodzą producenci, którzy siedzą przy stoliku i czekają na to, żeby ktoś do nich przyszedł z dobrym tekstem. I wiecie, ile tutaj się jest zawiązywanych już od razu umów, gdzie teksty naszych studentów natychmiast znajdują zainteresowanie i są kupowane i potem oni też mogą reżyserować. Jak będzie dobry tekst, to nie martwcie się tym, skąd będziecie mieć na to pieniądze. Natomiast jeżeli ktoś chce
robić kino, które jest trudniejsze, tak? Autorskie, jakieś trochę na pograniczy wideoartu, bo i są takie projekty. No to wtedy może być trudniejsze szukanie pieniędzy na to, ale też nie jest niemożliwe. To co ty, Patrycja, mówisz, są najrozmaitsze internetowe pomysły na to, jak taką kasę zdobyć i też to można zrobić. Także drogi są różne, ale chcę, żeby to było jasne. Jeśli ktoś ma super pomysł na film, potrafi to napisać, ma to przygotowane, to naprawdę, słuchajcie, to zaczyna po prostu się toczyć jak taka śnieżna kula i zagarniać i więcej pieniędzy i więcej aktorzy, którym się to podoba. Tyle. To, o czym mówił Marek o festiwalu, to jest Script Fiesta. Zapraszam Was na naszą stronę. Od ostatnio, czyli w kwietniu, dobrze pamiętam, odbyła się edycja 9,5, bo 10. jubileuszowa odbędzie się za rok, w 2022 roku. Co roku, tak jak Marek wspominał, bardzo dużo producentów do nas przychodzi, goście, którzy działają ze scenariuszem, pracują na nim i sami go tworzą, więc jeżeli chcecie do nas dołączyć, to śledźcie Script Fiesta. Marku, tu jest pytanie od Niny. Ile etiud robi student podczas studiów podyplomowych? Czy tylko tam jedną, czy ma więcej szansy, że tak powiem? Nie, Nina, jest więcej tych etiud, tak? Dlatego że prowadzący zajęcia, to zależy, to w każdym roku się troszkę zmienia. Ale no, tu trzeba robić filmy, trzeba się tymi filmami jakoś tam weryfikować. Na przykład na moich zajęciach jest tak, że pod koniec pierwszego roku, bo na drugim to już się zajmujemy czymś innym, ale pod koniec pierwszego roku ja w tej chwili prowadzę dwa przedmioty, to jest warsztat filmowy i język filmu i wizualizację. To na przykład mam nieco inne wymagania, jeśli chodzi o język filmu, tam się trochę uczymy reżyserować i to jest takie ćwiczenie w zasadzie bardziej, które ma pokazać czy podsumować, że studenci rozumieją, na czym polega reżyserowanie aktorów. I to też jakby dotyczy w pewnym sensie języka filmu. Natomiast przedmiot pod tytułem warsztat filmowy już tutaj wymagam, tak, na koniec roku etiudy, tak, która będzie w pewnym sensie podsumowaniem tego, co się nauczyliśmy. I wiem, że inni wykładowcy, którzy mają zajęcia ze mną, również mają podobne wymagania, ale to zawsze to zależy od tego, to wszystko można wyczytać w sylabusach, co jest to więcej niż jedna etiuda, ale nie jest to znowu taka ilość, żeby trzeba było tutaj jakoś się straszliwie z tym rozłożyć, no bo jednak takie etiudy też wymagają pewnych nakładów finansowych. Jeżeli chodzi o te etiudy, czy o te filmy, które podsumowują niejako rok, tak, te, o których mówię, które najbardziej warto się im do nich przyłożyć, żeby rzeczywiście one miały jakiś potencjał festiwalowy i dały później zupełnie inny start, żebyście też, kochani, dobrze rozumieli. Ja tak mówię o tych festiwalowych. Lubimy zwyciężać na festiwalach. Znaczy wy, jak będziecie reżyserami, dostaniecie nagrodę na festiwalu filmowym, czy to dla was, no przecież to jest super, tak? Ale też myślę, że przy okazji szkoła jest szczęśliwa, no bo to przecież dla nas jest w pewnym sensie ukoronowanie naszych wysiłków, że nasi studenci, przez nas uczeni, czy prowadzeni, czy będący w naszej szkole, odnoszą sukcesy festiwalowe. My się też tym chwalimy. To jest dla szkoły też wielka radość, że tak się to właśnie dzieje. No. Więc tutaj te filmy, te etiudy są nieco ważniejsze. Natomiast inne, no to są, powiedzmy sobie, nie to, że mniej ważne, ale one służą czemu innemu. To są ćwiczenia, które podsumowują pewien rozwój, dają szansę na dyskusję, dają szansę na to powiedzieć, to jest źle, to jest dobrze, tu popraw, to zrób tak, to jest inaczej, to nie działa. Poza tym my razem te filmy analizujemy sobie, no dobra, no ale czy tutaj wszyscy wszystko rozumieją, czy jednak coś trzeba poprawić, tak? Ja Wam jeszcze przypominam i zapraszam do rozmowy, bo jeszcze mamy chwilkę, możecie zadać pytanie Markowi czy mnie związane z rekrutacją, to jest Wasz czas. Marku, wspomniałeś o współpracy studentów na reżyserii podyplomowej, ale tutaj Paweł pyta też, czy jest możliwość współpracy z innymi kierunkami, czyli na przykład, wiesz, u nas organizacją produkcji, czy reżyserią studiów licencjackich, czy ci studenci, że tak powiem, są takim tyglem, który się wymienia wiedzą, doświadczeniem, spostrzeżeniami? No oczywiście, że tak. Mhm. Inaczej by nie było, ja powiem więcej. Przecież u nas w szkole jest też kierunek aktorski, jest inżynieria, jest kreacja dźwięku, nie inżynieria, tylko kreacja dźwięku.
no to przecież to są wszystko ludzie, którzy się czegoś nauczyli, którzy no aż no, on, stoją w blokach, żeby zweryfikować to, czego się uczą, tak? I współpracują wszyscy ze wszystkim. Najfajniej oczywiście, ja też zapraszam aktorki, aktorów ze studiów dziennych na zajęcia do reżyserów podyplomowych. Zaraz się zawiązują układy, porozumienia i potem ci ludzie grają w tych filmach. I w ogóle, no to jest super, słuchajcie, bo mamy taką szkołę, gdzie jest wszystko, co jest potrzebne do robienia filmu, bo mamy i aktorów, i aktorki, i sprzęt, i studio dźwiękowe, i studio montażowe, jakby się ktoś uparł. I wszystko to jest praktycznie w jednym miejscu. To jest też kwestia jakby pewnego samoorganizacji, no bo reżyser to jest też ktoś taki, kto aktywnie potrafi sobie zorganizować grupę, ekipę, znajdzie sobie operatora, a tu dźwiękowca, tu się rozpyta, znajdzie kierownika produkcji. Przecież u nas są studia producenckie, tak? I wszyscy studenci, którzy są u nas na produkcji, oni też chętnie wezmą udział i pomogą, są producentami, kierownikami produkcji. To wszystko jest jedna wielka rodzina. I to jest super. No, nikomu by nie przyszło do głowy, żeby powiedzieć, nie wolno łączyć się tutaj z tego. Nie, właśnie wręcz na przykład na studiach jest taki wymóg, to na dzienny. Nie? Mówimy, że operator nie może być poza szkoły, że trzeba wszystkich ludzi brać, którzy są tu, pracują, bo wszyscy się w ten sposób uczą czegoś. Mm-hmm. No właśnie mam nadzieję, że już niedługo, powiem tak w cudzysłowie, wrócimy do tej normalności, zrobimy takie typowe drzwi otwarte, gdzie będziecie mogli przyjść i zobaczyć i mam nadzieję zarazić się pasją, nie, niczym innym, ale po prostu pasją studiowania, bo naprawdę czuć tutaj ten klimat. Ja tak sądzę, Marku, że wchodzicie i po prostu jedni jeżdżą na wózkach, tak, reżyserskich, inni piszą na kolanie scenariusz i to po prostu czuć. Siedzą na zewnątrz i wymieniają się pomysłami, tak jak na przykład dzisiaj widziałam grupkę studentów. Więc to jest naprawdę fajne. No dobrze, a wspominaliśmy też o kadrze i to wydaje mi się dla dużej ilości kandydatów potencjalnych to ważny temat. Z tego, co pamiętam, jeżeli chodzi o kierownika, opiekuna kierunku, jest nim Radosław Piwowarski. To jest jedno znane nazwisko, twoje drugie, uznanego reżysera. Z kim jeszcze nasi studenci na reżyserii podyplomowej mają zajęcia? Wiesz co, mi się wydaje, że tu nie ma co wymieniać nazwisk, no bo dlatego, że jak się okazało, na przykład Andrzej Ramlał, który jest wielkim polskim operatorem, który na tej historii kinematografii. Ludzie, którzy przychodzą, tak mówimy Andrzej Ramlał. I oni tak, kurde, nam się wydaje, że powinni wiedzieć, tak, a nie wiedzą. Czy Andrzej Wolf na przykład. Czy no, jest mnóstwo ludzi, którzy tutaj pracują. Ja myślę sobie, że to nie po nazwiskach ich poznacie, dobra? Tylko po prostu przychodźcie do szkoły i sami zobaczycie, jaki tu jest czad, kurde, bo można się ogromnie dużo nauczyć. I też ta pasja, o której ty, Patrycjo, mówisz, ta pasja przede wszystkim jest w tych ludziach, w nas, nie wiem, w moich kolegach, którzy tutaj uczą. Inaczej by nas tu nie było, bo my sami robimy filmy, ale też to, że się możemy wymieniać czymś, co umiemy i jakąś, no, zaszczepić tę pasję do ludziom, którzy tutaj studiują, to jest coś fantastycznego. I z tym się tu spotkać. To jest fajne. Dlatego ta szkoła jest, wydaje mi się, wyjątkowa. To nie jest takie, kurde, że ktoś siedzi i smędzi, coś tam opowiada, chociaż może na niektórych zajęciach tak jest, ale nie sądzę, bo coś bym o tym wiedział. Tylko no, te wszystkie artystyczne, żywe, aktywne przedmioty polegają na praktyce, na nauce, na próbowaniu, wreszcie na kłótniach, tak? My się dzielimy tym, co tutaj nie zgadzamy się. Ja mówię, opowiadam dziewczynie o tym właśnie, że ten jej scenariusz jest bardzo fajny, ale że na przykład tutaj coś tak, a ona mówi, ale nie, bo pan nie ma racji, bo tego mówię, no dobra, jeśli nie mam racji, no to teraz to podyskutujmy o tym, dlaczego. I to nie o to chodzi, że ja jestem mądrzejszy, bo nie jestem. Tylko, że jak powiedziałem już na początku naszej całej rozmowy, są pewne pryncypia, które nawet nie ja czy ktoś tutaj określił, tylko sam Arystoteles, o czym też będziemy mówić, bo ty, Patrycja, mówisz, że punkt zwrotny. Arystoteles nazywa ten punkt zwrotny perypetium, tak? A to jest IV wiek przed naszą erą i tak. Do dzisiaj się nic nie zmieniło, tak? Tylko punkt zwrotny, perypetium, coś, co się dzieje bohaterowi. Zasady są cały czas te same, my tu się
i mamy się co o to spierać. Historia to jest historia, która musi być dobrze opowiedziana. My jesteśmy od tego, żeby ją opowiedzieć tak, żeby ludziom opadły szczeny. Dlaczego? Bo wtedy ma szansę powstać z tego prawdziwa sztuka. Przede wszystkim nie zapominajmy, że kino jest produktem no takim handlowym. No przecież ludzie po to chodzą do kina, płacą za bileciki, żeby oglądać filmy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Tak to wygląda. To jeszcze cię zapytam z innej strony. Cofnijmy się trochę w czasie. Jak już mówiliśmy o Arystotelesie, to może nie tak daleko, ale do twoich początków, bo z tego co wiem, to asystowałeś też Andrzejowi Wajdzie, Zanussiemu. Skąd u ciebie się wzięła taka pasja? I teraz zobacz, spójrz prosto w oczy do kamery. Siedzą tutaj osoby, które na pewno zastanawiają się, czy wybrać tą reżyserię, tak jak tutaj dziewczyny pytały, czy reżyseria, czy aktorstwo. Dlaczego ty wybrałeś reżyserię i poszedłeś w tę stronę? Pytanie jest i łatwe, i trudne, ale jeszcze to odpowiedź jest banalna, dlatego że ja ogromnie dużo czytałem, interesowałem się właściwie wszystkim, każdą dziedziną sztuki. Studiowałem malarstwo, zajmowałem się teatrem, grałem jakąś muzykę i tak dalej, i tak dalej. W Krakowie po skończeniu studiów stwierdziłem, już w trakcie studiów, że jednak taką dziedziną sztuki, która łączy wszystkie moje pasje, jest film właśnie. A te filmy były zawsze bliski. Zawsze odjeżdżałem kompletnie. Ja i dzisiaj po wariacku mam coś takiego, że jak jestem w sklepie z telewizorami, nagle na ekranie jest jakiś film, to ja staję, rozdziawiam gębę i stoję i patrzę, kurczę. Chociaż wiem, jak to jest zrobione, ale nie ma to żadnego znaczenia. To mnie wciąga, no po prostu historia tych ruchomych, uruchomionych obrazów jest czymś absolutnie fantastycznym. Także postanowiłem robić filmy i zrobiłem wszystko, żeby te filmy robić, tak? I nie ma w tym żadnej wielkiej tajemnicy, tylko gdzieś jakiś imperatyw kategoryczny, który powoduje, że do dzisiaj to też muszę przestrzec niektórych moich młodszych kolegów. Przecież gdyby nie to, że pracuję w Szkole Warszawskiej Filmowej, ja zanim tutaj zacząłem pracować już od prawie ponad 10 lat, to wcześniej, i jeśli chodzi o film, byłem i do dzisiaj jestem kompletnym freelancerem. Nie mam nigdy żadnej umowy ani nic. No, robię filmy wtedy, kiedy ktoś się zainteresuje, czy scenariusza, mam coś zaproponuje i mi da. Gdyby nie to, no to byłbym człowiekiem tak naprawdę nigdzie nie zatrudnionym. I przez te wszystkie lata, już prawie 30 lat, jak robię filmy, mi to nie przeszkadzało, dlatego że to jest tak fascynujący i zawód, no zajęcie, no po prostu jakieś no coś, co jest absolutnie nieporównywalne. Szkoła Warszawska Filmowa to jest takie miejsce, w którym jeszcze dodatkowo, nie to żebym miał jakieś belferskie zapędy, ale bardzo lubię się dzielić tym, co umiem, co potrafię, moim doświadczeniem właśnie ze studentami i z młodzieżą, i z tą młodzieżą taką już bardziej zdeterminowaną, mówię tutaj o reżyserii podyplomowej, bo tak sobie myślę, że coś może to dobrego dla nich wyjść. Ale tak naprawdę chodzi mi o to, żebyście wy, ci, którzy tu aplikujecie, nie popełniali błędów, które się zdarzają, tak gdzieś tam, żeby was trochę przed nimi ustrzec. Chociaż i tak błędy popełniać musicie, bo człowiek, jak mówił Andrzej Wajda zresztą, o którym tu dzisiaj wspomnieliśmy, jak ktoś nie będzie robił filmów, to się niczego nie nauczy i może właśnie tych gorszych również, bo trzeba się też uczyć na błędach. Ten się tylko nie myli, kto nic nie robi, a mylenie się jednak jest rzeczą ludzką i szczególnie w robieniu filmów, no czasami coś może nie wyjść, to już wtedy wiemy w następnym, czego nie robić. I tyle. Faktycznie ja na początku tej tak zwanej mojej kariery zaczynałem od tego, że byłem asystentem reżysera, potem drugim reżyserem przez lata i bardzo trudno mi się było przebić, zacząć robić samemu filmy, bo byłem naprawdę jednym z lepszych first AD tej części Europy i producentom w ogóle nie zależało na tym, żeby mnie tracić na rzecz jakiegoś początkującego reżysera, tylko mnie trzymali, żebym robił te filmy, rozmaite, duże, wielkie, hollywoodzkie, mniejsze. Znajdowałem w tym wielką radość od listy Schindlera przez rozmaite inne filmy. Ale to jest pasja do robienia filmów i po prostu wszystko jedno gdzie. Byleby być z tej strony kamery, gdzie się coś dzieje przed nią i mówić akcja, organizować to wszystko. To jest super. No widzisz, a teraz jeszcze moje pytanie jest związane z obecną sytuacją, bo no,
trwa pandemia, tak? Nie wiadomo, czy wrócimy na uczelnię. My mamy ogromną nadzieję, że od października w cudzysłowie wrócimy do normalności. I na pewno są pytania osób w głowie. Po pierwsze, jak wyglądały zajęcia na reżyserii podyplomowej w czasie COVID-u, tak? W czasie pandemii, jak studenci wymieniali się tymi praktycznymi doświadczeniami? A po drugie, czy warto zaryzykować i wybrać te 3 semestry, zainwestować czas, pieniądze, pomysły, żeby to później zaprocentowało? Ja nie mam wątpliwości, że warto, tak? Dlatego, że to nie dlatego, że mnie się wydaje czy coś. Ja po prostu mam cały czas kontakt z tymi studentami, którzy skończyli, cały czas mam kontakt z tymi, którzy tu studiują. I jeżeli ktoś stwierdzi, że się pomylił, no to rezygnuje z tego. Nikt mu tego nie zabroni i tak też bywa. Ale ci, którzy zostają i dalej robią, to czy pandemia, czy nie pandemia, to im to w ogóle nie przeszkadza, dlatego że filmy się da robić. Jeżeli chodzi o prowadzenie zajęć, to my bardzo szybko ogarnęliśmy to i mamy, ja na przykład z tego studia, w którym ty w tej chwili jesteś, Patrycjo, to jest takie studio streamingowe. Ja tam mam 3 kamery i nadaję na żywo przez takie specjalne urządzenie, które szkoła ma. Mamy kilka takich urządzeń, takie do streamingu. I robię, na przykład pokazuję im jakieś ćwiczenia z aktorami, to robię streaming na żywo i to się wszystko da, tak? Oczywiście trudno jest nauczyć reżyserowania tylko i wyłącznie w taki sposób. No, my bardzo szybko przeszliśmy na nauczenie hybrydowe, że były zajęcia, gdzie jednak na żywo się tu spotykaliśmy, dzieląc się na grupy, żeby zachować te wszystkie standardy bezpieczeństwa. Dziękować Bogu, nic się nie stało, nikt się nie pochorował i nic takiego się tutaj nie działo. Więc dajemy radę, mamy na to swoje pomysły, mamy na to swoje środki techniczne, ale jednak no, pandemia, jeżeli tylko nie powariujemy, to pandemia już jest w małym odwrocie. Jeśli się tylko nie zachłyśniemy tym, że o, już się skończyła pandemia, a to już wszyscy ten, to się da jakoś ogarnąć. Poza tym szczepienia i ten, cały ten proces, wydaje mi się, jednak wystarczy usłyszeć, ile ludzi choruje, jest tego coraz mniej, tak? Jest mniej i też umierających, dziękować Bogu, i to wszystko jakoś zaczyna mieć ręce i nogi. Więc mi się wydaje, że od października, nawet jeśli jakieś będą tam zajęcia jeszcze online'owe, to będzie już o wiele mniej, bo wracamy do normalności. I to szczególnie jeśli chodzi o reżyserowanie, takie zajęcia praktyczne, no to jednak bardzo na to czekamy, bo to jest zupełnie co innego, tak? Nie da się tego wszystkiego. Pewna część teoretyczna, ale to jest też taka część teoretyczna, gdzie rozmawiamy o reżyserowaniu czy o elementach języka filmu. Można pokazać fragmenty filmów, można o tym dyskutować. Mamy kamery, jesteśmy w kontakcie. Natomiast już samo reżyserowanie czy ruchy kamery, no to one już muszą hybrydowo być przeprowadzone w szkole i tak się też działo nawet w trakcie pandemii. Marku, moja lista w głowie wyczerpała się na temat reżyserii podyplomowej. Bardzo ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas, ale bardzo ja tego nie nazywam poświęconym czasem, tylko chyba robisz to dla przyjemności. Tak powiem. Dla mnie to była też wielka przyjemność i teraz jeśli jeszcze patrzą na mnie nasi potencjalni kandydaci, to was zapraszam. Weźcie to, co was identyfikuje w jakimś sensie, czym się chcecie pochwalić. Cokolwiek to będzie, jak ktoś zrobił piękny szalik na drutach, ale ma on jakiś związek z reżyserią, niech go przynosi. I spotkamy się, pogwarzymy i tyle. I potem będziemy się spotykać na zajęciach. I dziękuję bardzo wszystkim, Patrycjo, tobie i naszemu moderatorowi, który nam to wszystko wypisywał. Dzięki. Tak, Michał, bardzo, bardzo ci dziękujemy. Z tego, co widzę, odpowiedzieliśmy na wszystkie wasze pytania. Przypominam, że we wrześniu będą egzaminy wstępne na kierunek reżyseria podyplomowa. Śledźcie naszą stronę. Michał wrzucił informacje, gdzie możecie znaleźć informacje i szczegóły. I przypominam wam, żebyście dołączyli do nas. Po pierwsze na Facebooku, bo może nas oglądacie na YouTubie. Dołączyli na Instagramie, bo my po pierwsze nie spamujemy, a po drugie wrzucamy praktyczne informacje, dzielimy się sukcesami naszych studentów, więc widzicie, że to
tą wiedzę teoretyczną i praktyczną przekładamy później na sukcesy naszych absolwentów. Jeszcze raz bardzo dziękuję, Marku, a teraz chciałam Was na koniec zaprosić właśnie na zwiastun sukcesu naszych studentów i absolwentów, a mianowicie zwiastun filmu Kraj, który już niedługo będzie miał swoją premierę. Nie wiem, czy wybieracie się na 40. festiwal do Koszalina na Młodzi i Film. Tam między innymi będzie odbywał się seans właśnie filmu Kraj. Serdecznie zapraszamy. 6 komediodramatów wyreżyserowanych od początku do końca, stworzonych przez Warszawską Szkołę Filmową. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia. Cześć, do widzenia.